Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bogna Szymańska-Kotwica, jestem psychologiem w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie i mam przyjemność poprowadzić kolejną sesję w ramach 27. konferencji z okazji 1 grudnia, czyli Światowego Dnia do Walki z Pandemią HIV-AIDS. Ta sesja będzie poświęcona nowym zagadnieniom związanym z tym, jak pandemia COVID-19, czyli zupełnie inna pandemia, wpłynęła na nasze codzienne życie. W tej sesji poruszymy zagadnienia dotyczące współczesnych form i możliwości pomocy psychologicznej dla osób żyjących z infekcją HIV. Ta sesja jest współfinansowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Na początku warto zauważyć, że Albert Camus, pisząc Dżumę, już wtedy mówił nam, że tak naprawdę nikt nie będzie wolny, jak długo będą istniały zarazy. I już wiele, wiele lat temu przewidział, że tak naprawdę te zarazy wpływają na naszą jakość życia, na życie społeczne, globalne, polityczne. Niemniej jednak dotychczas wiele osób myślało, że zaraza, epidemia, pandemia to jest taki stan, gdzie ludzie na ulicach umierają, gdzie naprawdę dzieje się jakiś Armagedon. I jeszcze do niedawna, i myślę, że wśród niektórych dotychczas można spotkać taką wersję czy taki scenariusz, że nie wyobrażamy sobie, jak bardzo ta pandemia COVID-19 ogranicza nasze swobody i poczucie wolności. Konsekwencje epidemii koronawirusa widoczne u naszych pacjentów żyjących z HIV możemy zaobserwować zarówno w skali makro, czyli takie globalne, jak i u każdego pacjenta, u każdej osoby, u każdego obywatela indywidualnie. Kryzys ten przejawia się najczęściej w postaci lęku. Jest to lęk taki jak w całej populacji, czyli dotyczący sytuacji kryzysowej i środowiskowej w ramach COVID, który jest po prostu na całym świecie, ale także taki zindywidualizowany lęk, który spotkać można u każdej osoby w wyniku jej prywatnych zdarzeń losowych, które mogą także nakładać różne inne kryzysy. Kryzys sytuacyjny, środowiskowy, rozwojowy czy egzystencjalny, wynikający też często z różnych naszych osobniczych cech. Warto zauważyć, że pandemia COVID-19 niewątpliwie wpływa na nasze zdrowie psychiczne, niezależnie czy mówimy o populacji ogólnej, czy o populacji osób żyjących z HIV. Wiele raportów już donosi, że obserwujemy aż trzykrotny wzrost występowania objawów zaburzeń ze spektrum lęku, ale także i depresji. Dotyczy to zarówno populacji ogólnej, osób, które już wcześniej przed pandemią miały jakiekolwiek dysfunkcje, problemy natury psychicznej i psychologicznej, ale także bezpośrednio osoby, które zostały zakażone SARS-CoV-2 i także osoby żyjące z infekcją HIV. Wiele osób doświadcza dysfunkcji emocjonalnych, które są spowodowane przez przymusową izolację społeczną. Jest to chyba powszechnie znane, widoczne i rozumiane zjawisko. Bodajże wczoraj dr Cholewińska wspominała, że pacjenci z infekcją HIV mają wydłużoną izolację, czy jest zalecane, aby ta izolacja była wydłużana. W związku z tym niewątpliwie wpływa to na jakość życia, na stan psychiczny pacjentów, a także ogólną kondycję psychofizyczną. Dodatkowo możemy powiedzieć, że wzrost obawy przed zakażeniem SARS-CoV-2 i jego konsekwencji, zarówno tych zdrowotnych u osób zakażonych HIV, jak i konsekwencji społecznych, czyli wynikających z tego, że musimy niestety, ale zrezygnować z kontaktów społecznych, towarzyskich, nie możemy realizować swoich pasji, chodzić do kina, teatru, na koncerty. Obawa przed utratą kontaktu też z osobami bliskimi, ale także utrata w ogóle tych osób, że niestety w wyniku pandemii COVID i tragicznych konsekwencji, jakie może nieść za sobą ta choroba, niestety możemy na zawsze stracić naszych bliskich. Ponadto jest obawa,
często, coraz częściej spotykana przed utratą źródeł utrzymania, źródła finansowania, utratą pracy, a także zasobów materialnych i codziennych dóbr, codziennych naszych zwyczajów i możliwości, które mogliśmy dotychczas realizować. Ponadto to, co bardzo często widoczne jest w gabinecie, czy słyszane jest w gabinecie psychologa, to negatywny wpływ na naszą kondycję psychofizyczną mają informacje medialne. Często one są fałszywe, wzajemnie wykluczające się, sprzeczne, niespójne wytyczne. Czasami słyszeliśmy, że należy nosić maseczki, kto inny mówił, że nie lubi nosić maseczek. Jedni bez maseczek śpiewali, inni rapowali, a tak naprawdę na naszych pacjentów, nas, ludzi, najbardziej przerażają dane, które często słyszymy, a nie czy nosić maseczkę, czy nie, bo bardzo często my sami dobrze wiemy, co jest dla nas ważne, jakie mamy spełniać wymagania. Oczywiście też wpływa to na nasz stan psychiczny, zmienność sytuacji, czyli jak bardzo ona szybko się zmienia, jak bardzo jest intensywna, gwałtowna i tak naprawdę nie wiemy, czy co nas czeka. Nie wiemy, czy już według zapowiedzi czeka nas trzecia fala i czy ona będzie tak samo zagrażająca jak pierwsza i ta druga. Niestety przez te wszystkie dysfunkcje emocjonalne widoczny jest wzrost autodestrukcyjnych zachowań wśród ludzi i także pacjentów z infekcją HIV. Częściej niestety obserwuje się, że już młode osoby spożywają alkohol. Coraz częściej widać, ukazują się objawy przemocy domowej, agresji w związku partnerskim, ale także i nieadekwatne zachowania, które wynikają z bagatelizowania zaleceń dotyczących ochrony osobistej, ale także i podejmowania ryzykownych zachowań. Oczywiście nie wolno ujednolicić, nie wolno powiedzieć, że wszystkie osoby przeżywają ten kryzys w taki sam sposób. Zupełnie inaczej przeżywają to dzieci, młodzież szkolna. Oczywiście wiele doniesień jest takich, które mówią o tym, że kobiety ogólnie stres i reakcje na kryzysy przeżywają intensywniej niż mężczyźni, co odpowiada także właśnie obserwacjom w epidemii COVID-19. Oczywiście też duża populacja osób, mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami zupełnie inaczej radzi sobie z tym kryzysem, a także osoby starsze. Według prognoz z maja tego roku, według ONZ, pandemia ta zostawi ślad jeszcze na długo, ponieważ im dłużej będzie się przewijała, im dłużej ta sytuacja epidemiologiczna będzie trwała, tym jest większe ryzyko wystąpienia prób samobójczych, samobójstw i tak zwanych śmierci z rozpaczy, które są już zaobserwowane w odniesieniu do kryzysu z 2008 roku. Ponadto jeszcze na kilka lat po epidemii będzie występowało, no niestety, u wielu osób różnego rodzaju objawy wynikające z lęku, z osłabionego nastroju, a nawet PTSD, bezsenność, zaburzenia somatyczne wynikające z tej pandemii. Na naszych oczach niemniej jednak tworzą się też nowe jednostki i nowe klasyfikacje chorobowe, tak jak na przykład pandemiczne ostre zaburzenie stresowe, które tak naprawdę jest stworzone na podstawie już istniejącego ostrego zaburzenia stresowego, jednak ma ono komponenty nowe, których dotychczas występujące ostre zaburzenie stresowe nie zawiera. Mianowicie na przykład wyszczególniony jest istotny wpływ przekazów medialnych na pogorszenie się naszego stanu zdrowia, zarówno tego fizycznego, somatycznego, jak i psychicznego. Ponadto traumatyczne doświadczenia, które obejmują wydłużone w czasie narażenie na konsekwencje wynikające z powszechnych obostrzeń sanitarno-epidemicznych, epidemiologicznych, czyli które ograniczają swobodę działania, ograniczają dostęp do posiadanych dóbr, do możliwości skorzystania z lekarzy, także innych specjalności, niezwiązanych z pandemią COVID-19.
Zostały podzielone te objawy na 4 kategorie. Nie będę ich wszystkich teraz opisywać, ponieważ czas tej sesji jest ograniczony, ale warto mieć na uwadze, że objawy te zawierają symptomy natrętne, zaburzenia nastroju, dysocjacyjne, a także objawy unikania bądź też nadmiernej pobudliwości. Jak to się przekłada na populację osób zakażonych HIV, osoby, które ja spotykam w gabinecie psychologa? Przedłużona reakcja lękowa związana ze zdrowiem, a nawet życiem, niezależnie od statusu serologicznego, jest nieprzyjemnym stanem dla większości osób w naszym kraju. Dodatkowo silny lęk wynikający z zagrożenia podwójnej diagnozy, zarówno z infekcji HIV, jak i zakażenia SARS-CoV-2, niestety niosą za sobą często szereg różnych pytań. Czy leczenie antyretrowirusowe w jakiś sposób wpływa na przebieg infekcji COVID-19? Czy HIV zwiększa ryzyko zachorowania na COVID poprzez osłabioną odporność pacjentów? Czy do zakażenia SARS-CoV-2 i zachorowania na COVID może dojść poprzez kontakty seksualne? I też wiele, wiele innych pytań, które tylko i wyłącznie nakręcają spiralę lęku. Poczucie niepewności także wynika, czy w razie zakażenia SARS-CoV-2 lekarzowi, który może nas przyjąć bądź prowadzi w ramach hospitalizacji, mówić o swoim statusie serologicznym. Wzrost niepokoju wynikający też z tej dezinformacji wpływa na to, czy będzie dostęp swobodny jak dotychczas do leczenia antyretrowirusowego, czy w jakiś sposób zmieni się ta dostępność leków, ale także i dostęp do wizyt u specjalisty. Czy mniejsze ośrodki, które zajmują się leczeniem osób z infekcją HIV, będą tak samo wydolne jak dotychczas bez pandemii COVID-19? Utrzymujący się strach i poczucie bezradności potęguje zagrożenie, wynika z poczucia zagrożenia egzystencjalnego. Za tym się pojawiać mogą ataki paniki o nieznanej etiologii. Nigdy wcześniej na przykład pacjenci mówią, że nie spotykali się z takimi objawami, że dopiero teraz coś przykuwa ich uwagę i coś wzbudza ich niepewność. Właśnie w wyniku tej pandemicznej, ostrej reakcji na stres. Dodatkowo doznania często też większej mobilizacji w odniesieniu do takiej czujności związanej ze śledzeniem informacji. Zawęża się nasza uwaga do najnowszych doniesień, do śledzenia statystyk, raportów, nowych doniesień a propos leków, szczepionek, sytuacji geopolitycznej. Trudno jest nam skoncentrować się na tych naszych codziennych, dotychczasowych obowiązkach, ponieważ ten temat zdecydowanie dominuje, zarówno i na spotkaniach towarzyskich, które często są prowadzone za pośrednictwem komputera, różnych platform internetowych i często tak naprawdę ze znajomymi, z rodziną, tylko o tym się rozmawia. Utrudniane są też możliwości zarobkowe. Zdecydowana część pacjentów wykonuje zawód wolny w ramach bycia freelancerem, bądź też jest to zawód związany z prowadzeniem własnej działalności, ale także lęk dotyczy pacjentów, którzy są zatrudniani na etacie, ale na przykład są w tej sytuacji, kiedy potrzebują zmienić pracę. Jeszcze do niedawna w okresie wakacyjnym byliśmy świadkami zmian różnego rodzaju w różnych resortach i pokaźna część pacjentów zgłaszała, że nie dość, że dowiedziała się o dodatnim wyniku na koronawirusa SARS-CoV-2, to dodatkowo jeszcze jest kolejny kryzys, bo utracili pracę. To się wiąże z olbrzymim lękiem o to, czy świadczenia, jakie dotychczas były dostępne i ubezpieczenie
i możliwość korzystania z opieki medycznej będzie nadal tak samo dostępna, jak w momencie, kiedy byli zatrudnieni. Takie myśli dotyczące tego, co będzie, lęk o przyszłość, lęk przed nieznanym, powoduje, że pomimo iż w domu siedzimy i potencjalnie w cudzysłowie nic nie robimy, to bardzo szybko mamy poczucie zmęczenia, poczucie wyczerpania psychicznego. To powoduje wzrost naszej agresywności, gniewu, bardzo często też agresji między domownikami. Pojawia się niepokój motoryczny. Już pewnie na początku wiosny wysprzątaliśmy piwnicę, wymyliśmy wszystkie okna, teraz szykujemy się do świąt, więc robimy porządki świąteczne, ale to wszystko ma swoje ograniczone możliwości, bo już wysprzątaliśmy wszystko, co się da i 3 razy dziennie myjemy podłogi, a mimo to nie potrafimy sobie jeszcze znaleźć miejsca. Niemożność pogodzenia się też z utratą dotychczasowego stylu życia, wartości, nawyków, dóbr, które dotychczas przed pandemią mogliśmy swobodnie realizować, powoduje także występowanie wzmożonej częstotliwości naszych ryzykownych zachowań. Coraz częściej angażujemy się w różnego rodzaju zachowania ryzykowne, umawiamy się na przygodny seks, czy to pod wpływem różnego rodzaju substancji chemicznych, czy też jesteśmy bardziej aktywni na portalach randkowych, na portalach takich, w których możemy umawiać się czy spotykać się z przygodnymi osobami. Pacjenci zakażeni HIV, którzy dowiadują się, że już zostali zakażeni także koronawirusem SARS-CoV-2, zachodzi w nich taka swego rodzaju zmiana. Najgorszy jest moment tak naprawdę takiego napięcia do chwili, kiedy uzyskamy dodatni wynik na koronawirusa. Wydaje mi się, że zgodnie z pewnymi doniesieniami naukowymi może być to związane, że duża grupa pacjentów przyzwyczaja się do sytuacji, do stosowania się do ciągłych wytycznych, zaleceń lekarskich, do radzenia sobie ze stresem wynikającym z choroby, radzenia sobie z różnymi przeciwnościami losu w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. W związku z tym to napięcie wynikać może ze zmianą, ale jak już wiemy, że jesteśmy dodatkowo zakażeni wirusem, koronawirusem, to tak jakby troszeczkę ten strach, stres się zmniejsza. Ponieważ proszę zwrócić uwagę, tak jak na rysunku, pierwszy wykres, pierwszy słupek pokazuje o tym, że zdecydowana większość pacjentów w takiej chwili martwi się o swoje własne zdrowie, a w związku z tym pacjenci, którzy mają możliwość korzystania z ciągłej opieki medycznej, mogą także dodatkowo skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym co do przebiegu infekcji HIV, ale także i SARS-CoV-2. Mają możliwość zadania dodatkowych pytań swojemu lekarzowi w ramach telewizyty, w ramach rozmowy telefonicznej, ale w niektórych ośrodkach także mają dostęp do opieki psychologicznej, psychiatrycznej i innych specjalistów. Niemniej jednak to nie daje wystarczającego spokoju, ponieważ równolegle zdarzają się inne sytuacje losowe, stresowe, które powodują poczucie gniewu, frustracji, naszą bezsilność. No i teraz przechodzimy, proszę Państwa, do innego zagadnienia, które jest zawarte także w tytule mojej prezentacji, mianowicie do nowych form współpracy z pacjentem w czasach COVID-19. Możemy powiedzieć, że telemedycyna niestety czy stety zdecydowanie przyspieszyła swój rozwój i jest w tym momencie nowością, ale zarazem też koniecznością. I jak zazwyczaj z mojej obserwacji, trochę anegdotycznie, Polacy mają kłopot z zaakceptowaniem wszystkiego, co nowe. Tak na tym rysunku, który przedstawia raport badania na grupie ponad 1000 osób,
Proszę zwrócić uwagę, że zdecydowana większość respondentów mówi negatywnie, wypowiada się negatywnie na temat telemedycyny, że ona nie zastąpi bezpośredniego kontaktu pacjenta z lekarzem, że telemedycyna to jest rzecz bardziej wygodna dla lekarza, ale nie jest do końca wygodna dla pacjenta. I wielu pacjentów ma poczucie niedosytu bądź nie do końca satysfakcji z tej wizyty czy rozmowy z lekarzem. Niemniej jednak blisko 1/4 ankietowanych odpowiada, że bardzo korzystnie oceniają czy ustosunkowują się do kontaktu z lekarzem w formie online. Jak się teraz sytuacja ma w kwestii naszych 90, czyli celów, bym powiedziała, globalnych w odniesieniu do pandemii HIV. WHO, UNAIDS, inne organizacje pozarządowe, które zajmują się monitorowaniem epidemii HIV na świecie, zauważa już, że ograniczony dostęp do opieki, zarówno medycznej, do testowania się nowych osób w populacji, do leczenia antyretrowirusowego stanowi istotne zagrożenie dla tych celów 90-90-90-90. Eksperci wskazują, że epidemia COVID-19 może utrudnić pacjentom zarówno podejmowanie i kontynuowanie leczenia, jak także ograniczyć wizyty lekarskie nie w wyniku złej woli pacjenta, tylko ograniczeń wynikających z systemu i dostępu do opieki medycznej. W skali świata blisko 32% osób jest zagrożonych przerwaniem leczenia antyretrowirusowego, a blisko połowa nie wie, skąd w przyszłości będzie brała leki antyretrowirusowe. I to niestety może zdecydowanie negatywnie wpływać na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne pacjentów żyjących z infekcją HIV. Według rekomendacji wielu instytucji wymienia się możliwość wydłużenia czy wdrożenia dłuższego wydawania leków na dłuższy czas. Jednak także rekomendowane jest udostępnianie pacjentom możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej. W naszym ośrodku warszawskim widoczne jest zainteresowanie pacjentów takimi dodatkowymi, specjalistycznymi wizytami. Zdecydowanie widzę, że łatwiej jest utrzymać kontakt osobom, które już wcześniej miały kontakt ze specjalistą, były na takiej wizycie face to face. Ważnym aspektem jest to, że telemedycyna i teleporadnictwo jest być może czymś nowym, niemniej jednak alternatywna forma psychoterapii, czyli psychoterapia online, jest już znana w Polsce i na świecie od ponad 20 lat, a mimo to wzbudza dalej różnego rodzaju obawy. I są to obawy często nieuzasadnione, ponieważ wiele naukowców, badaczy udowodniło jej taką samą skuteczność jak metody te tradycyjne face to face, na pewno w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, które dotykają takich problemów jak zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, depresja, wypalenie zawodowe, stres, czy też czynniki związane z uzależnieniem bądź ryzykownym stosowaniem różnych substancji psychoaktywnych. Przepraszam. Jeżeli chodzi o możliwości i skuteczność tej terapii, warto zauważyć, że satysfakcja pacjentów podejmujących taką formę interwencji psychologicznych jest na wysokim poziomie i blisko 70% osób, które kończyły terapię online, tak samo blisko 70% osób kończy terapię tradycyjną. Prawie 80% pacjentów przestaje odczuwać objawy, z którymi zgłasza się po pomoc w ramach terapii online, tak samo jak w ramach terapii tradycyjnej.
Często jest zgłaszane przez pacjentów, że ta terapia daje takie możliwości większej prywatności, ponieważ często łatwiej ukryć drżenie rąk, drżenie ciała, drapanie się nerwowe na przykład pod stołem. Aczkolwiek psychoterapeuta, który ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu sesji, może wykorzystać także inne drogi zaobserwowania, pojawiania się różnych objawów, ponieważ oczywiście na twarzy wypisane są nasze emocje i mimo, że często przed kamerą próbujemy je jakoś zamaskować, zatuszować, to bardzo często mimo wszystko to widać. Ważne są aspekty etyczne, formalne i prawne wynikające z prowadzenia terapii online. W niektórych krajach ta terapia jest bardzo ustrukturalizowana i ma pewne prawne uregulowania, czyli można korzystać z określonych platform tak, żeby dawały poczucie bezpieczeństwa zarówno pacjentowi, jak i osobie prowadzącej. Często pacjenci wymieniają też, że taka forma daje im możliwość niższych kosztów, czyli odpadają koszty dojazdu na przykład do gabinetu, w związku z tym jest to dla nich bardziej atrakcyjna forma skorzystania z pomocy. Są już ustalone protokoły, struktury tych terapii, tych sesji, zarówno dla populacji ogólnej w odniesieniu do zaburzeń depresyjnych, czy na przykład zaburzeń lękowych, napadów paniki, ale także już w roku 2013 i 2014 była także taka terapia online dedykowana osobom zakażonym HIV. I jest to program 5- bądź 7-tygodniowy, który zakłada kilkanaście spotkań w określonej tematyce z określoną zawartością psychoedukacyjną. No niestety covidowa rzeczywistość pokazuje nam, że nie tylko można stosować te formy już sprawdzone, udokumentowane, zaprotokołowane, ale także trzeba sobie radzić i bardzo często ta forma online była wyzwaniem nie tylko dla pacjenta, ale i dla terapeutów, psychologów, ponieważ pojawiają się dzieci płaczące za ścianą, sąsiedzi, którzy akurat robią remont, bądź też kurier, który akurat przychodzi z przesyłką i wiele, wiele innych kłopotów, bądź mieszkańcy, którzy nasłuchują, czy mogą słyszeć, jaka jest treść tak intymnej rozmowy. Niemniej jednak coraz chyba prężniej radzimy sobie, zarówno i specjaliści, jak i pacjenci, w ramach prowadzenia online terapii indywidualnej, terapii grupowej, treningów różnych umiejętności, mindfulness, terapii DBT, bądź też różnego rodzaju kursów i szkoleń rozwijających nasze nowe umiejętności. Podsumowując, chciałabym wskazać, że ta nasza nowa covidowa rzeczywistość wymaga od nas znalezienia nowych kanałów, nowych sposobów porozumiewania się i tak jak pokazuje to mój ostatni slajd, pomimo że często dzieli nas niestety odległość, to za pośrednictwem nowych technologii i wielu zdobyczy cywilizacji możemy dalej być ze sobą, mieć poczucie bliskości, dawać sobie nawzajem poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i otuchy. I nie możemy o tym zapominać, mówiąc o potrzebach, które także wynikają u naszych pacjentów żyjących z infekcją HIV. Ja dziękuję za moją prezentację i teraz głos oddaję koleżance z Gdańska, Agnieszce Jasieńskiej, która zaprezentuje Państwu prezentację Praktyka psychoterapeutyczna w czasie pandemii COVID-19. Doświadczenia i obserwacje w pracy z osobami żyjącymi z HIV, ujęcie poznawczo-behawioralne. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji. Dziękuję bardzo za zaproszenie na coroczną konferencję poświęconą tematyce życia z zakażeniem. Ja się nazywam Agnieszka Jasińska, jestem psychologiem, psychoterapeutką, pracuję w podejściu poznawczo-behawioralnym.
Cieszę się, że mogę się dzisiaj z Państwem podzielić takim swoim indywidualnym doświadczeniem pracy w gabinecie terapeutycznym, z pierwszej linii frontu gabinetu terapeutycznego, o tym, co zaobserwowałam w pracy z pacjentami żyjącymi z HIV i jakie widzę tutaj największe obciążenia, wyzwania, ale też podzielić się tym, co pomaga i co może być dobrą praktyką w stosowaniu tej terapii, czy w ogóle w radzeniu sobie ze stresem, który nas teraz spotyka. Ja pracuję właśnie. Osoby żyjące z HIV są sporą grupą moich pacjentów. Pracuję z nimi zarówno i w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, w Klinice Psychiatrii, prowadząc psychoterapię, też w prywatnym gabinecie. Pracuję także w Centrum PrEP, gdzie mam do czynienia też właśnie z osobami, które stosują PrEP. To często są partnerzy moich pacjentów, albo też trafiają do mnie na takie sesje psychoedukacyjne albo wsparciowe, osoby, które właśnie dowiadują się o swojej diagnozie, o świeżym zakażeniu HIV. Są to w większości mężczyźni MSM, w większości w tym mieszczą się panowie w przedziale wiekowym 20 do 40 lat i zgłaszają się decydują się na podjęcie terapii głównie z powodów problemów związanych z depresją czy z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Borykają się także z problemami lękowymi, czy mówimy tutaj o napadach paniki, czy problemach związanych z lękiem uogólnionym, czyli tak zwaną potocznie nerwicą, a także PTSD, czy z problemami na tle osobowościowym, czy różnego rodzaju kryzysami życiowymi, a których przez ostatnie 9 miesięcy wcale nie było mniej niż zazwyczaj. I tak jak powiedziałam na początku, ja pracuję w takim podejściu, które nazywa się psychoterapią poznawczo-behawioralną, więc chciałabym tylko tak w krótkich słowach opowiedzieć o tym, na czym polega ta terapia i czym się różni od innych podejść i dlaczego jest taka skuteczna, no bo jest. To nie jest taka terapia, zazwyczaj jak słyszymy o psychoterapii czy o terapeutach, to mamy przed oczami takie sceny jak z filmu z Woody Allenem, gdzie pacjent leży na kozetce, a terapeuta cicho mruczy sobie. No to nie jest to podejście, to nie jest ten sposób pracy. To jest przede wszystkim terapia, która jest oparta na dowodach naukowych, evidence-based medicine. Tutaj to jest terapia mierzalna. Bardzo precyzyjnie, bardzo duży nacisk przykłada się na początku terapii na ustalenie celów pracy terapeutycznej oraz ustalenie miar zmiany, czyli ustalenie, po czym poznamy, że dany cel jest zrealizowany. Co w tym momencie, co w ogóle jest pomocne, ale w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z takim wzmożonym procesem, z wzmożonym pobudzeniem stresowym, czy przewlekłym zmęczeniem, czy stresem, jest świetnym narzędziem do tego, żeby się często odnosić do tych celów i żeby sprawdzać, co już zostało osiągnięte. Sesja w tym podejściu jest też ustrukturyzowana, co daje poczucie przewidywalności i stałości. Tutaj też często wykorzystywane są różnego rodzaju narzędzia do monitorowania bądź poziomu lęku, tudzież poziomu nastroju. To są kwestionariusze, czy też najbardziej powszechna pewnie jest skala depresji, najbardziej znana jest skala depresji Beka. To są też narzędzia, które bardzo pomagają nam raz, że monitorować, śledzić na bieżąco, jakie sytuacje mogą wpływać na obniżenie nastroju, ale też dają nam później konkretne narzędzia terapeutyczne, żeby sprawdzić, co pomaga, żeby jakoś tutaj włączyć to już tutaj do swojego wachlarza zasobów, którymi można dysponować. To, co jest też takie wyróżniające to podejście terapeutyczne, to praca własna pomiędzy sesjami. To jest tak potocznie nazywane zadaniami domowymi, czyli co jest zadane na następny tydzień. Wynika to z tego, że my się spotykamy najczęściej raz w tygodniu. Pacjent ma, no, omawiamy problemy, omawiamy refleksje pacjenta raz godzinę w tygodniu, natomiast pacjent ze swoimi myślami, ze swoimi refleksjami jest
zdecydowaną większość poza gabinetem. Więc to są też różnego rodzaju arkusze czy materiały, które służą pogłębieniu refleksji, które służą jakby monitorowaniu różnych sytuacji, zauważaniu związków pomiędzy konkretnymi sytuacjami, konkretnymi myślami czy zachowaniem i służą nam później do pracy nad dysfunkcjonalnymi schematami. Dysfunkcjonalnymi, to znaczy takimi, które nie pozwalają nam żyć tak, jakbyśmy chcieli i przeszkadzają nam w osiągnięciu dobrej jakości życia. Ważnym elementem tego rodzaju terapii też jest psychoedukacja. Więc kiedy pacjent do nas przychodzi z obniżonym nastrojem, z depresją czy z lękiem, zadaniem terapeuty też jest przedstawienie, opowiedzenie pacjentowi o tym, na czym polega ten problem lękowy bądź depresyjny, jak wyglądają mechanizmy, na co zwracać uwagę, co w dużym stopniu daje poczucie panowania czy przewidywalności problemów, z którymi się boryka. Pacjentowi łatwiej jest zrozumieć, co się z nim dzieje i dlaczego tak, a nie inaczej się czasami wydarza. To, co jest też ważne, to to, że to podejście terapeutyczne jest też w dużej mierze skoncentrowane na teraźniejszości. Tutaj się różnimy różnimy się od podejścia psychodynamicznego czy psychoanalitycznego, gdzie akcent jest w dużej mierze nastawiony na analizowanie przeszłości, dzieciństwa czy historii życiowych. Co nie oznacza, że my nie rozmawiamy o tych kwestiach, bo to też jest przecież ważne, natomiast pracujemy w głównej mierze na problemie, który jest dotkliwy tu i teraz. I jakby głównym założeniem, na którym się opiera ten model poznawczo-behawioralny, jest taka myśl, zaczerpnięta ze stoicyzmu. Albert Ellis, jeden z dwóch twórców, drugim był Aaron Beck, stwierdził, że to nie sytuacja, w której się znajdujemy, sprawia nam największy dyskomfort, ale znaczenie, jakie jej nadajemy, czyli to, co myślimy o danej sytuacji, a nie sytuacja sama w sobie. To jest ważne, dlatego że to, co myślimy, jest później obiektem naszej, jest treścią naszej pracy. Analizujemy sposób myślenia, bo to, co myślę, nasze myśli wywołują konkretne emocje, a emocje sprawiają, że zachowujemy się tak, a nie inaczej, nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli. I zarówno wpływając na, analizując sposób myślenia, na ile ta myśl, którą mam w głowie, jest w ogóle prawdziwa, bo myśli nie są faktami, to są nasze interpretacje, a na ile tam możemy doszukać się przeróżnego rodzaju zniekształceń poznawczych, na ile możemy zrównoważyć to myślenie, żeby ono było w miarę realistyczne, czy możemy pracować też z emocjami, regulując je, sprawiając, żeby one nie były tak silne albo intensywne, albo uprawomacniając, a co też znowuż będzie wpływało na zachowania. I to, co jest dobre w tej, dobre, ona w ogóle jest skuteczna, ale to, co jest tym polem, które tą skuteczność zwiększa, to, że możemy wpływać, zaczynać naszą pracę niezależnie od tego, czy będziemy skupiać się na tym aspekcie poznawczym, czyli terenie myśli, czy zaczniemy od emocji, czy zachowań. Każdy z tych pól będzie wpływać wzajemnie na siebie i zmieniać, doprowadzając do takiej zmiany, o którą nam w gabinecie terapeutycznym razem z pacjentem chodzi. I tak byśmy sobie pewnie pracowali zgodnie z naszymi celami, zgodnie z takim rytuałem terapeutycznym do dzisiaj realizowali swoje cele i przyglądali się wszystkiemu bardzo tak skrupulatnie, aż tu nagle pojawił się, bodajże to był chyba 16 marzec, kiedy ogłoszono, zaczął funkcjonować lockdown, i zmieniło się w zasadzie wszystko. Pytanie, co się właściwie zmieniło, należałoby chyba zadać raczej, co się nie zmieniło. Tutaj ta zmiana w funkcjonowaniu
wywołana przez pandemię, przez ograniczenia i zasady funkcjonowania naruszyła bardzo naszą strukturę dnia, czyli też sposób codziennego funkcjonowania. Co za tym idzie, jakieś codzienne nawyki, sposób pracy, który się zmienił bardzo radykalnie i bardzo szybko. Tak? Myśmy musieli się bardzo szybko wszyscy dostosować do przełączenia z takiego innego zupełnie rytmu budzenia się i wychodzenia do pracy. Teraz wychodzimy zupełnie gdzie indziej, do drugiego pokoju, co też musiało, jakoś narzuca pewnego rodzaju wyzwania związane właśnie z tym, czy ja mam warunki do takiej pracy, czy nikt mi nie będzie przeszkadzał, czy ktoś mnie nie będzie słyszał, jakie pytania o łącze, siłę łącza internetowego, a na ile zakłócenia będą też tutaj utrudniały. To wpływa właśnie na nasz sposób komunikacji, kontaktu, czy właśnie przez to, że musieliśmy też zredukować, ograniczyć taki bezpośredni kontakt z ludźmi, ze znajomymi, z bliskimi, no też zmienia się jakość naszych relacji, albo zmieniła się jakość naszych relacji, przez to też no, taki efekt domina, a zmieniają się też nasze reakcje psychologiczne. I tak jak myślę sobie o zmianie w ogóle, o tym, co się tego jednego dnia zmieniło, to przypomniałam sobie, jest takie narzędzie, jest skala, ocena stresu, skala wydarzeń życiowych Holmesa i Rahego, która, jak się na nią spojrzy, to tak naprawdę wydarzenia, które nas obciążają stresem, wszystkie są zmianą. I tak patrzę na tą skalę, mam ją przed sobą i tutaj chociażby jest bardzo wysoko oceniana jest punktacja zmiana swoich przyzwyczajeń, zmiana godzin lub warunków pracy, zmiana rodzaju pracy, poważne zmiany w pracy, zmiana stanu zdrowia u członka rodziny, częstotliwość kłótni, zmiana nawyków związanych ze spaniem, zmiana ilości rodzinnych spotkań. Więc mamy do czynienia z naprawdę niezwykłą kumulacją zmian, do których musieliśmy się w bardzo krótkim czasie zaadaptować. Zmiana równa się tak naprawdę strata pewnego rodzaju sposobu funkcjonowania, jakiegoś zasobu, czegoś, do czego jesteśmy dobrze przyzwyczajeni, co jest nam znane i daje nam poczucie bezpieczeństwa. Trudno jest więc się nie dziwić, że te zmiany w codziennym funkcjonowaniu muszą w jakiś sposób wpływać na nasz obszar emocjonalny. Zdecydowana większość pacjentów mówi o tym, że odczuwa teraz częściej niepokój, frustrację, jest rozdrażniona, czy zgłasza częściej poczucie takiego smutku połączonego ze zmęczeniem. Ponieważ jesteśmy bardziej podminowani, ta ilość zmian wprowadza w nas dużo napięcia. Tutaj mamy też często do czynienia z trudnością w okazywaniu emocji, dlatego że każdy z nas ma jakąś mitologię na ten temat, każdy z nas ma jakieś przekonania, czy to nasze własne, a z prywatnych doświadczeń związanych ze swoją historią rodzinną, a czy z takich, nie wiem, przekonań społeczno-kulturowych, typu mężczyźni nie płaczą, kobiety nie powinny się złościć, złość piękności szkodzi, a my tutaj mamy do czynienia z taką ilością emocji, że no to jest pytanie, na ile będziemy rzeczywiście, na ile te przekonania dotychczasowe są nam rzeczywiście użyteczne. Tak, bo tutaj wielu pacjentów na przykład zgłasza takie, jak rozmawiamy o tym spektrum emocjonalnym, zgłasza takie przekonania, że okazywanie emocji oznacza, daje sygnał innym, że nie mam kontroli, że nie panuję nad sobą. Okazywanie emocji oznacza, że coś tracę albo że inni sobie coś pomyślą. No to jest teraz pytanie, w jaki sposób to przekonanie jest nam pomocne
do tego, żeby zdrowo funkcjonować, bo okazywanie, regulacja emocji jest tutaj też w tym momencie aspektem do pracy. Przy tak zmiennej rzeczywistości i tylu zmianach na początku, w marcu, trudno też nie wspomnieć o czymś takim, jak o takim zjawisku, takiej umiejętności jak tolerancja niepewności. I obojętnie, czy pracuję z pacjentem depresyjnym czy lękowym, ta tolerancja niepewności na początku lockdownu zdecydowanie była mniejsza. Im mniej jestem przygotowana na niepewną sytuację, tym bardziej będę rozdrażniona, tym bardziej będę reagować emocjonalnie czy lękowo. I tak właśnie też retrospektywnie, na początku pandemii, rzeczywiście większość pacjentów lękowych zareagowała bardzo emocjonalnie, zamrażając się emocjonalnie albo reagując silnym lękiem. Z kolei większość pacjentów depresyjnych zareagowała bardziej zadaniowo. Jakoś mieli już więcej zasobów do radzenia sobie na tu i teraz. To są też pacjenci w długotrwałych terapiach, więc też już mieli inne zasoby, bardziej zaopiekowani. Niemniej jednak nie można powiedzieć, że no to jest niemożliwe, żeby nie zareagować na taką zmianę emocjonalnie. Tutaj też się pojawia kłopot z wytrzymaniem ambiwalencji. Ambiwalencja to jest taki stan, w którym doświadczamy sprzecznych, negatywnych, skrajnych emocji związanych bądź z jedną sytuacją, bądź z jedną osobą. I to jest taki stan, który przewlekle wywołuje albo poczucie rozdrażnienia, napięcia, albo właśnie gdzieś przyczynia się do poczucia przewlekłego zmęczenia. W momencie, w którym doświadczamy tylu zmian i ta rzeczywistość jest tak niepewna, uruchamiamy takiego automatycznego pilota i lubimy myśleć na skróty. Chcemy myśleć, że coś jest takie albo takie. Poczucie ambiwalencji nam tego nie ułatwia. Trudno nam uznać, że no dobra, jest jeszcze jakaś droga po środku. Potrzebujemy w silnym stresie myślenia na skróty. I też to, co jest, myślę sobie, jednym z najważniejszych aspektów pracy z emocjami na tu i teraz, w tej rzeczywistości pandemicznej, to uprawomacnianie swoich emocji. Dawanie sobie prawa do tego, że ja się czuję zmęczony, że ja się czuję rozdrażniony. Nic dziwnego, że jestem wiecznie zmęczona. No przecież tyle się teraz dzieje, żeby dawać sobie więcej zrozumienia i wyrozumiałości. Co czasami może być wyzwaniem, bo tutaj często pacjenci mają takie przekonania, że ja muszę, nie mogę się, nie wolno mi się poddawać, muszę być silny. Pytanie, na ile muszę być silny w czasie takiej zmienności? Kiedy ostatnio w czasie pandemii przekonanie o poczuciu siły się nam przydało? Gdzieś tutaj dobrze jest urealniać to myślenie i uprawomacniać swoje emocje. Takim jeszcze kluczowym aspektem, który bardzo mocno poruszył moich pacjentów, to jest obszar relacji. To Elliot Aronson, psycholog społeczny, wydał takie wielkie, wiekopomne dzieło Człowiek jako istota społeczna, powtarzając tytuł, za Markiem Aureliuszem, też stoikiem. I my potrzebujemy relacji, my potrzebujemy innych ludzi. Dlatego też na początku, gdzieś w kwietniu pojawiła się taka wskazówka, żeby nie używać jednak sformułowania dystans społeczny. Raczej pilnować siebie i zwracać uwagę na to, że mówimy i chodzi nam w wymaganiach o dystans fizyczny, nie dystans społeczny, bo ludzie są nam potrzebni i jeżeli możemy spotykać się online, to tą sytuację należałoby wykorzystać. Dokładnie chociażby tak, jak formuła konferencji, w ramach której się dzisiaj spotykamy. Też sobie tak myślę, myśląc o relacjach, wiele osób właśnie będąc bardziej drażliwych, czy właśnie myśląc bardziej na skróty, no, zgłasza różnego rodzaju problemy, konflikty w relacjach. I tutaj mi się przypomniało takie równanie psychologiczne profesora de Barbaro, który mówi, tyle wymagań, ile czułości. Jeżeli jesteśmy wobec siebie wymagający, jeżeli mamy wobec siebie wysokie oczekiwania, że powinnam być jakiś w sytuacji pandemicznej, która jest wymagająca, to dobrze by było pamiętać o tym, żeby dawać sobie też tak samo tyle samo wyrozumiałości, tyle samo czułości i odnosić to
także do naszych bliskich, do naszych relacji. Mniej wymagać, więcej myśleć o czułości, więcej być wyrozumiałym, bo chyba pierwszy raz w życiu nam się przytrafia taka sytuacja i to tak globalna. Nie uczono nas w szkole, jak reagować w razie pandemii. Wszyscy doświadczamy tego po raz pierwszy. I teraz tak sobie myślę, co się zmieniło w pracy terapeutycznej. Przede wszystkim kolosalną zmianą jest praca, jest zmiana trybu z pracy face to face, pracy osobistej, a na pracę online. To wymagało właśnie i ode mnie, i od pacjentów zorganizowania sobie takiego miejsca, żeby czuć się wygodnie i zapewnić pacjentom dyskrecję. To też tutaj znowuż jest takim trochę odniesieniem do kontraktów terapeutycznych, żeby też uczulić pacjentów na to, że teraz więcej odpowiedzialności jest też po ich stronie za dyskrecję, żeby zapewnić sobie takie warunki, kiedy nie będą słyszalni, kiedy ta rozmowa rzeczywiście może być w intymnej atmosferze. Też uaktualnienie kontraktów terapeutycznych pod kątem tego, co zrobić, jeżeli połączenie będzie złe, jeżeli się internet nagle zerwie, żeby też dawać im poczucie stałości, że nie znikniemy, jesteśmy. Że jest scenariusz, co by było gdyby. To jest takie wyzwanie dla relacji terapeutycznej. Szczęśliwie wszyscy moi pacjenci żyjący z HIV zdecydowali się kontynuować terapię w formule online. Natomiast to nie oznacza, że wszyscy pacjenci taką decyzję podjęli. Niektórym nie odpowiada właśnie formuła online, niektórzy po prostu też nie mieli warunków, a niektórzy uznali, że może to jest już też dobry czas na zakończenie terapii. Pytanie, czy co się zmieniło? Silna potrzeba stałości. Zawsze potrzeba stałości jest, natomiast mam wrażenie, że teraz coraz częściej słyszę w rozmowach z pacjentami, jakie ważne jest to, że my mamy ten jeden stały punkt w tygodniu, że jest ta stała przewidywalna godzina, że jest to godzina dla mnie, a że mogę się przyjrzeć i swoim myślom i mogę odreagować. Rzeczywiście to jest taki no, jest to relacja, która zdecydowanie daje poczucie bezpieczeństwa teraz. Tutaj wracamy jeszcze do więcej psychoedukacji. Często ten proces terapeutyczny się spowalnia, bo się dzieje bardzo dużo rzeczy. Często pacjenci wracają do wsparcia farmakologicznego. Rewidujemy też cele terapii, skupiamy się na małych celach, na tym, co możemy osiągać tu i teraz. Większy jest akcent na uprawomocnienie emocji. Ogromną siłą jest czerpanie z wypracowanych dotychczasowych zasobów. No i to jest nasze wspólne, równoległe doświadczenie. To nie jest tak, że tylko pacjent jest w takim dużej niepewności, ale też i terapeuta. Przypominając, co zazwyczaj zwiększa prawdopodobieństwo, że sobie poradzimy w sytuacji stresowej. Możliwości rozładowania frustracji zazwyczaj tak, zwiększa, niekoniecznie w sytuacji pandemicznej. Możliwość rozładowania frustracji, napięcia na przykład poprzez sport, wsparcie społeczne, przewidywalność sytuacji, poczucie kontroli nad sytuacją i postrzeganie jej jako takiej, która daje nadzieję na poprawę. I teraz chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli problemom, które były zgłaszane przez pacjentów w takim trochę timeline'ie. To, co było najważniejsze od marca, w marcu, w kwietniu, to ogromny wybuch lęku, ogromne nasilenie lęku, lęk o zdrowie i swoich bliskich był tutaj kluczowy i dominujący. Pojawiały się myśli o tym, lęk przed tym, co będzie, jeżeli nie będę miał dostępu do leków, lęk przed utratą pracy. Bardzo często pojawiły się myśli związane z utratą stabilności finansowej. Dużo wysiłków kosztowało zaadaptowanie się do nowej struktury dnia i pracy. Tak troszkę w przyspieszeniu, bo czas ucieka. To, co się działo w maju i w lipcu, tutaj z kolei już mamy do czynienia więcej, jest większy wpływ na sytuację geopolityczną. Tutaj już jest też więcej zmęczenia. Pacjenci zgłaszają problemy ze snem, z koncentracją. Jest taki lęk, że to się, Jezus, kiedy to się skończy. W związku z tym, że w czerwcu już jest bardzo aktywna kampania wyborcza, która była taka, jaka była. Pojawiają się myśli, będę musiał się wyprowadzić z własnego kraju. Wynik wyborów dotknie mnie osobiście, co prowokuje bardzo silny lęk.
Lęk o zdrowie w związku z tym gdzieś tutaj spada na dalsze pole. Pojawiają się też somatyzacje, bóle żołądka, bóle głowy. Natomiast to, co się działo w wakacje do września, to jest już sytuacja bardzo związana właśnie z utratą poczucia bezpieczeństwa, związana z dyskryminacją i przemocą wobec osób LGBT. I to był numer jeden podczas moich sesji. I to był najważniejszy temat moich interwencji terapeutycznych. Ogromne poczucie niestabilności, lęku, smutku, poczucie niesprawiedliwości, wielki lęk, że będę musiał zmieniać swoje życie pod presją, a nie z własnego wyboru. To był czas, kiedy powrót do przeszłości, czyli wróciły wspomnienia związane właśnie z czasów, kiedy samemu się było, nie wiem, prześladowanym w szkole. Bardzo, bardzo trudny emocjonalnie czas. I kolejny październik, listopad, to co się dzieje teraz ostatnio, to już kiedy ten COVID w Trójmieście był taki bardziej... Myśmy zaczęli go doświadczać bardziej po wakacjach. To teraz właśnie w październiku, listopadzie, kiedy zaczęło się pojawiać coraz więcej przypadków, pojawił się lęk o zdrowie, z powrotem wrócił i był bardzo silny, związany właśnie z tym, że ktoś bliski był w kwarantannie albo ja sam byłem w kwarantannie. Pojawiły się też zakażenia COVID wśród pacjentów. I tutaj już mamy do czynienia z ogromnym, ogromnym zmęczeniem, z poczuciem smutku, rozczarowania, z lękiem o finanse, poczuciem wykluczenia bardzo silne, często pacjenci zgłaszają trudności z koncentracją, jest zmęczenie i zaskoczenie, że się męczę, że się zużywam, ale też jest refleksja nad tym, że potrzebuję dystansu, potrzebuję się zatrzymać i zastanowić nad schematami w moim życiu. To, co się pojawia, to też zniekształcenia poznawcze, imperatywy powinnościowe, muszę sobie dać radę. Często to jest też w strategiach behawioralnych, pojawia się unikanie czy zajadanie emocji, czy sięganie po używki. I teraz patrząc na przykład na wykres, który mamy w związku z Hansa Seylego, jak się adaptujemy do takich silnych, stresowych sytuacji, to można powiedzieć, tak jak na początku, w marcu, w tej fazie alarmowej było silne wzbudzenie i była mobilizacja i się bardzo, bardzo dzielnie się działało, to teraz jesteśmy w tej fazie wyczerpania i to jest takie duże ryzyko, nie wiem, nawrotów depresyjnych czy utrwalenia się zespołów lękowych. To, co obciąża, co jest największym wyzwaniem, to naprawdę intensywna kumulacja negatywnych doświadczeń, utrata poczucia bezpieczeństwa związana z dyskryminacją i silnym lękiem o zdrowie, intensywność i wielość emocji, poczucie przewlekłego zmęczenia, ograniczona możliwość korzystania z dotychczasowych sposobów radzenia sobie ze stresem, czyli nie wiem, możliwość planowania wyjazdów, sportu, odpoczynku, ograniczona możliwość planowania przyszłości, no bo trudno jest teraz planować wyjazdy czy życie, kiedy nie można wyjechać i nie wiadomo, kiedy to się zmieni. Ale to też nie jest tak, że to wszystko, rzeczywistość jest przeciwko nam, bo są rzeczy, które jednak pomagają i ogromnym orężem w tej walce z przewlekłym zmęczeniem zdecydowanie jest budowanie, wzmacnianie rezyliencji, odporności psychicznej na podstawie zasobów własnych. Czyli każdy z moich pacjentów ma już ze sobą doświadczenia poprzednich kryzysów. To jest czerpanie z tych doświadczeń, co pomagało wtedy, co było najbardziej skuteczne. To dzisiaj są znowuż narzędzia, po które sięgamy. Skupienie na krótkoterminowych celach terapeutycznych. Bardzo ważne jest budowanie nowych rytuałów, nowej struktury dnia, tworzenie sobie takiej przewidywalnej rzeczywistości na miarę codzienności. Bardzo pomocną jest technika mindfulnessu, takiego nieuceniającej uwagi, skupienia na tu i teraz. Przewidywalność i stałość relacji terapeutycznej. Bardzo ważne jest to uprawomocnienie emocji, dawanie sobie prawa do tego, że no, nic dziwnego, że czuję się zmęczony, jest jak jest. Istotne jest ograniczenie wiadomości medialnych, co można zrobić sobie też z tego taki nawyk, rytuał, że raczej będę włączać internet albo telewizor nie wiem, dwa razy dziennie, żeby też nie przebodźcowywać się bardzo skrajnymi, sprzecznymi informacjami, które budzą silne emocje. Dla mnie i też dla pacjenta jest bardzo ważną informacją, żeby zwiększyć częstotliwość swoich superwizji, ponieważ mamy do czynienia z dużą ilością napięcia. I pamiętać o tym, że tyle wymagań, ile czułości, żeby to napięcie gdzieś było zrównoważone takim zrozumieniem i wyrozumiałością dla siebie i wobec innych.
I to tak w dużym skrócie informacja o tym, co się dzieje na pierwszej linii frontu gabinetu psychoterapeutycznego w dobie pandemii COVID-19. Życzę Państwu dużo zdrowia i dużo spokoju i dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy Agacie za niezwykle interesujący i praktyczny wykład. Myślę, że wiele osób może zaczerpnąć pewną inspirację do tego, jak radzić sobie z tą trudną sytuacją, bądź to, co się ze mną dzieje, to nie jest żadne dziwactwo, tylko tak też inni mają w tej trudnej dla nas sytuacji epidemii. Przechodząc dalej do kolejnej prezentacji, Agata Stola z After Party z Fundacji Edukacji Społecznej przedstawi zagadnienie dotyczące psychoterapii uzależnień. Sytuacja i możliwości pracy online z pacjentami szkodliwie używającymi hemseks w czasie epidemii COVID-19. Jeszcze zanim oddam głos Agacie, chciałabym zachęcić Państwa, jeśli macie pewne pytania, jeżeli chcecie mnie bądź wcześniejszą prelegentkę Agnieszkę albo na koniec Agatę o coś zapytać, piszcie. Będziemy odpowiadać także w wersji pisemnej na Wasze pytania, sugestie. Zachęcam. Dziękuję i oddaję głos Agacie. Witam Państwa serdecznie. Jest mi ogromnie miło, że mogę dzisiaj zaprezentować Państwu kawałek naszej pracy w Fundacji Edukacji Społecznej, doświadczenia ostatnich 7 miesięcy prowadzenia terapii uzależnień i terapii seksuologicznej w Centrum Pomocy After Party w Fundacji. O, dziękuję ślicznie. A psychoterapia uzależnień, którą prowadzimy, ona odbywa się przede wszystkim w takim poszanowaniu decyzji pacjenta, czyli w duchu redukcji szkód, nie zawsze zakładając na początku abstynencję. W związku z tym te doświadczenia pacjentów w czasie pandemii COVID-19, one też są trochę inne niż klasyczne doświadczenia, które mógłby przedstawić psychoterapeuta uzależnień pracujący bardziej w duchu abstynencji. Najpierw przedstawię krótko plan mojego wystąpienia. A ponieważ nie wszyscy z Państwa prawdopodobnie spotkali się z słowem, zjawiskiem hemseksu, na początku postaram się pokrótce opisać, na czym to zjawisko polega, a żeby może lepiej przedstawić też kontekst tego zjawiska, zarówno jakby motywacje, jak i konsekwencje, pokażę Państwu materiał holenderski, który jest z napisami, który jest takim spotem kampanii społecznej, według mnie dobrze oddającym właśnie to, dlaczego to zjawisko staje się popularne i też na czym polega. Później postaram się przeanalizować właśnie bariery w terapii hemseks, które my zaobserwowaliśmy w Centrum Pomocy After Party. Trochę powiem o doświadczeniach pacjentów, a na koniec też trochę danych takich właśnie podsumowujących ten ostatni rok pracy. Zjawisko hemseks. I tutaj zapraszam na film. Night. The weekend started. Looking for a hot date. Chemsex is the specific intention to combine drugs with sex. Let's go for party and play. Often mixed with erection stimulants, chemsex has the added value of having less inhibitions, stronger self-confidence, longer term, and intense sex. Sex under the influence of chems is often hornier and more kinky. Most men use drugs consciously, in a safe and controlled manner. They don't face any serious health or sexual problems. They know to respect each other's sexual limits and to take care of each other when needed. That if somebody passed out or struggles with psychotic issues,
they can call 112 for advice or medical assistance. But a steadily growing group of men is losing control and looking for support. They struggle with mental issues, physical issues, and sexual issues, sometimes ending up in dependency, using more often as planned, slowly becoming isolated. How to keep sex horny? How to ensure that sex on chems remains a pleasant experience? Everything is changing. In the Netherlands, you can find objective info, advice, free drug testing, and support about chemsex and harm reduction. Let's talk about chems and sex with your partner, sex buddies, a close friend, or our organizations. More and more men with problematic chemsex issues have positive experiences with the current care on offer. Be informed, use reluctantly, and keep it fun. Dziękuję. O, także tutaj myślę, że ten materiał jest taki wprowadzający, natomiast ustrukturyzujemy sobie to trochę. Jeżeli chodzi o chemsex, to jest to, jak Państwo widzieli, praktyka polegająca na zaplanowanym przyjmowaniu substancji psychoaktywnych w celu podejmowania pod ich wpływem kontaktów seksualnych. Osoby podejmujące tego typu zachowania są to najczęściej osoby z grupy MSM, czyli mężczyzn mających seks z mężczyznami. Też jeżeli chodzi o substancje, są to konkretne substancje, które są właśnie do tej praktyki chemseksu stosowane. Przede wszystkim jest to zawsze jakaś substancja z grupy stymulantów. W Polsce jest to najczęściej mefedron z nazwy, ze składu, to jak wiemy, jak wie większość osób, które zajmuje się substancjami psychoaktywnymi, uzależnieniami, to jest to tylko właśnie nazwa, natomiast jeżeli chodzi o skład, to są to różnego rodzaju związki chemiczne, katynony z różnych grup, natomiast jakby celem jest stymulacja, a również czasami jest używana metamfetamina, natomiast w Polsce dosyć rzadko, jest to dużo bardziej popularny narkotyk stymulujący na Wyspach Brytyjskich, czy właśnie na przykład w Holandii. I zazwyczaj do tego stymulantu jest również dodawany jakiś depresant, nazywany przez użytkowników krople. I jest to najczęściej tutaj w Polsce właśnie GBH, GBL, właśnie substancja, którą może Państwo kojarzycie, bo jest to ta sama substancja, która była nazywana często pigułką gwałtu. To w tej chwili nie jest to pigułka, tylko właśnie jest to w formie płynnego roztworu. Wystarczy kilka kropel, żeby właściwie osoba była w stanie podobnym jak upojenie alkoholowe, bardzo jakby ma to w kontaktach seksualnych taką funkcję rozluźniającą. I też ważne, żeby pamiętać, że to zjawisko chemseksu jest również powiązane z funkcjonowaniem w świecie social mediów i aplikacji randkowych, czy też nazywając to wprost seks aplikacji, ponieważ jest to ściśle powiązane z takimi aplikacjami, które mają zdolność geolokalizacji, ponieważ chemseks łączy się z tym, że osoba, która zaczyna jakby używać tego chemseksu, najczęściej przemieszcza się podczas jednego wieczoru, jednej nocy, czasem dwóch nocy,
bo są to też ciągi, przemieszcza się korzystając właśnie z takiej geoaplikacji, uczestnicząc w różnego rodzaju spotkaniach grupowych, które często są rozsiane po całym mieście. I teraz jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w marcu 2020, czyli w momencie, kiedy dostaliśmy w fundacji pierwszą informację na temat tego, że musimy zmienić formę terapii, że najprawdopodobniej za chwilę zostanie wprowadzony lockdown i będzie trzeba przejść całkowicie na pracę zdalną. No, jak myślę, dla wszystkich terapeutów, nie tylko uzależnień, było to dosyć jakby duże wyzwanie. I mieliśmy wprawdzie kilka tygodni, żeby pacjentów w jakiś sposób wprowadzić w tą nową sytuację, ustalić pewne nowe zasady, trochę też zmienić ten kontrakt terapeutyczny. Natomiast faktycznie lęk przed terapią online był ogromny wśród naszych pacjentów, bo pamiętajmy, że to są osoby przede wszystkim z dużym poczuciem stygmatyzacji i też jakby z dużą autostygmatyzacją, gdyż jest tutaj takie swojego rodzaju combo, ponieważ są to osoby uzależnione, szkodliwie uzależniające, odczuwające już w momencie podjęcia próby leczenia dyskomfort ze względu na to, że używają substancji psychoaktywnych, że te substancje w jakiś sposób mają negatywny wpływ na ich życie. Większość pacjentów to są osoby żyjące z HIV i dodatkowo wielu z nich, ponieważ jednym z czynników właśnie wejścia w to zjawisko chemseksu jest też stres mniejszościowy, czyli dochodzi nam jeszcze trzeci komponent, czyli dźwiganie tego ciężaru związanego ze stresem mniejszościowym na tle swojej orientacji. W związku z tym ten charakter naszego centrum pomocy, gdzie osoby jednak uczestniczą w regularnej terapii, ale nie muszą nam zdradzać swojego PESEL-u, zostają jakby anonimowi, funkcjonują na zasadzie kodu, no to przejście na Skype, czy tudzież Zoom, jakieś połączenie na WhatsAppie było bardzo problematyczne, bo jednak pojawia się od razu ten lęk, że ktoś to może nagrać, ktoś to może usłyszeć. No i właśnie, z jednej strony to, że ktoś może usłyszeć po stronie miejsca, w którym jest terapeuta i gdzie jest to odtwarzane na wizji. Po drugie, wielu pacjentów okazuje się, że nie ma miejsca prywatności, w którym może bezpiecznie prowadzić terapię, bo albo na przykład są w takiej sytuacji, że żyją trochę podwójnym życiem i partner czy partnerka czy rodzina nie mają pojęcia o problemie, a mieszkają razem. W związku z tym właściwie dla wielu pacjentów jedynym miejscem takiego odosobnienia na przykład był samochód, jeżeli go posiadali, ale też niektórzy pacjenci nie posiadali samochodu, a nie chcieli rozmawiać z terapeutą siedząc na ławce w parku. W związku z tym tutaj to był taki pierwszy problem, który się pojawił. Potem to, co zgłaszali pacjenci, to był dyskomfort w związku z brakiem realnego kontaktu terapeutycznego. Są to pacjenci, którzy bardzo, bardzo jakby pracują na relacji terapeutycznej, na tej więzi. No i przejście w sposób takiej pracy online wydawało im się właściwie niemożliwy, nie do zaakceptowania. Potem jak wchodziliśmy w to głębiej, to okazywało się, że jest to taka trudność związana też z wykorzystaniem narzędzia, które jest w pewien sposób wyzwalaczem w kontekście uzależnienia. Jest to narzędzie, które służy często do realizacji tego problemu, realizacji tego uzależnienia, bo jak ci Państwo, co lepiej znają temat, wiedzą, to też często te spotkania właśnie hemseksowe na przykład odbywały się na Zoomie, dlatego że brali w nich udział użytkownicy z różnych części Polski i właśnie mieli takie swoje chatroomy z użyciem Zoomu. I teraz nagle tutaj ma się spotykać taka osoba z terapeutą na tym Zoomie. To było dosyć trudne. I teraz właśnie co się dzieje, to są właśnie te dane,
tak chronologicznie te kilka miesięcy postaram się Państwu przedstawić. Więc pewna część pacjentów od razu mówi, że nie, że absolutnie rezygnuje, wstrzymuje terapię na ten moment, kiedy zaczyna się lockdown, nie będą w żaden, absolutnie nie do przejścia dla nich jest korzystanie z internetu czy z telefonu do kontaktu terapeutycznego. Na końcu w prezentacji mniej więcej pokażę też to na liczbach, jak to wyglądało w naszym Centrum Pomocy w Fundacji. Natomiast co ciekawe, pojawia się dosyć duża liczba pacjentów, większa niż tych, co rezygnują, którzy mają ogromną determinację do powrotu na terapię, czyli byli to najczęściej pacjenci, którzy byli na kilku spotkaniach, rozpoczęli jakąś pracę, ale jednak w pewnym momencie doszli do wniosku, że oni nie są gotowi na rezygnację z tych kontaktów typu hemsex, tudzież na przykład wypadli z terapii ze względu na absencję, nie przyjście dwukrotnie na sesję i oni zaczynają w taki dosyć dramatyczny sposób dobijać się do fundacji, dzwonić, prosić o to, żeby ta terapia znowu mogła funkcjonować. I to, co też widzimy, to duże zainteresowanie użytkowników, którzy wcześniej, jak sami potem ci, którzy weszli w proces terapeutyczny, mówili, którzy wcześniej w ogóle nie mieli takiej potrzeby terapeutycznej. I tutaj my to raczej tak interpretowaliśmy, że to były osoby, które nie chciały wejść na terapię w tym momencie ze względu na problem z hemseksem, tylko bardziej ze względu na tą sytuację lockdownu, z potrzeby bliskości, kontaktu w ogóle takiego międzyludzkiego, to gdzieś tak jakby zintegrowali tą myśl o terapii, że no to skoro jest ten lockdown, a działa takie centrum, o którym słyszeliśmy, ktoś nam tam mówił, to po prostu zacznę chodzić. No i trochę takich pacjentów weszło, część z nich oczywiście po zakończeniu lockdownu zrezygnowała, ale część, ku naszemu zaskoczeniu, takich pacjentów, którzy nawet nie mieli dużej motywacji przy wejściu do leczenia swojego uzależnienia, faktycznie później w terapii została. I teraz muszę trochę przyspieszyć, bo czas mi leci. Także jeżeli chodzi szybko o doświadczenia pacjentów, takie, które właśnie się kształtowały, które łapaliśmy na przestrzeni marzec, listopad. Na początku sama wizja lockdownu i tego, że wszystko się zamyka, nie była dla pacjentów jakaś specjalnie przerażająca i też nie stanowiła bariery w spotkaniach. Oczywiście można byłoby się spodziewać, że lockdown wywoła lęk, ponieważ te spotkania hemseksowe są czasami dla tych pacjentów jedyną taką możliwością spotkań międzyludzkich, natomiast ze względu na to w ogóle podejście do ryzyka tej grupy i do tego jakby też podejścia do własnego zdrowia, to szybko okazało się, że właściwie ten lockdown i to zamknięcie to jeszcze dodaje w cudzysłowie takiej pikanterii tym spotkaniom, bo one są właśnie formą łamania też nie tylko takich reguł społecznych, jakichś takich kulturowych, dotyczących seksualności czy substancji psychoaktywnych, ale również też takich sztywnych zakazów dotyczących lockdownu. Więc jakby jeszcze jedna reguła przy okazji zostaje złamana, jesteśmy jeszcze bardziej tacy właśnie ponad prawem, że tak powiem. Więc ta taka euforia trochę trwała. I też do tej euforii oczywiście musiało się pojawić jakieś wytłumaczenie, więc pojawiło się to bagatelizowanie COVID-u. Właśnie tutaj jeden z pacjentów, cytat mam taki, że HIV też mnie straszyli, a teraz mam i jakoś żyję, nie zamierzam się poddawać tej paranoi.
Ten cytat dobrze oddaje ogólne takie początkowe stanowisko większości pacjentów. Natomiast jakby potem mamy rosnącą liczbę zakażeń, zgonów, więc trochę tak obserwowaliśmy, że to mimo wszystko to siedzenie w domu, to, że większość też pacjentów przeszła na pracę zdalną, na początku przynajmniej, no to powodowało, że te informacje zaczynają jednak mimo wszystko jakoś docierać, ale z drugiej strony też była ta kwestia zbliżającego się lata i ta nadzieja z tym, że to lato jednak będzie jakieś takie zmieniające tą sytuację. Później całkowite zamknięcie handlu, usług, które na początku właśnie było ekscytujące, potem zaczyna doskwierać, bo dla wielu pacjentów, szczególnie tych, którzy już byli w takim postępowym, już w takim czasie kontemplacji głębokiej dotyczącej swojego uzależnienia, to zamknięcie przede wszystkim na przykład gastronomii było zamknięciem też pewnego obszaru radzenia sobie z nawrotami, tak? Bo gdzieś to, że mogli funkcjonować w tym świecie usług gastronomii, powodowało, że w jakiś sposób potrafili odwracać swoją uwagę w momencie, kiedy następował nawrot. I tutaj właśnie u takich pacjentów, to ciekawe, którzy byli właśnie już w zaawansowanym procesie terapeutycznym, to faktycznie zaczęliśmy obserwować, że oni wracają do substancji i niestety te dawki i częstotliwość szybko się zaczynają zwiększać. I teraz właśnie, co powodowało lęk i panikę? Lęk i panikę nie powodował sam lockdown, tylko bardziej to, że po prostu, że to uzależnienie wraca, że znowu nie kontroluję, że nadużywam, że robię to w sposób bardzo ryzykowny. No i im jakby ten lockdown dłużej trwał, to tym jakby mieliśmy większą ilość pacjentów na liście oczekujących, którzy chcą wejść do programu terapeutycznego. No i potem to już właśnie na jesieni. Na jesieni i też konsekwencja tego, że wiele osób przetrwało ten pierwszy okres lockdownu, miało nadzieję, że to się w jakiś sposób ustabilizuje. Natomiast niestety sytuacja życiowa, czyli utrata pracy, stałego miejsca zamieszkania, bo dużo pacjentów nie było w stanie, ze względu na to, że utracili część albo całkowicie środki do życia, to nie było w stanie wynajmować dalej pokoju, mieszkania. Taka koniec właśnie iluzji wysoko funkcjonującego pacjenta, tej iluzji, która bardzo towarzyszy tej grupie na wszystkich etapach właściwie używania, a potem leczenia. Dla wielu pacjentów też oznaczało to trudny powrót do domu rodzinnego, który często był źródłem też tego stresu mniejszościowego i różnych innych negatywnych wspomnień i traum. Dla części pacjentów to oznaczało po prostu bezdomność, bo też ta forma pomocy w czasie COVID-u dla wychodzenia z bezdomności jest dosyć ograniczona. No i kryzysy psychiczne, czyli po prostu mieliśmy też takie sytuacje osób, które zupełnie jakby nie poradziły sobie z tą sytuacją i wymagały na przykład hospitalizacji w danym momencie. Już myślę, że muszę się do końca zbliżać, natomiast jeszcze właśnie tutaj tylko podsumuję nasze dwa programy After Party, czyli program, który mamy mniej więcej około, tak się waha, między 80 i 100 pacjentów, którzy korzystają, znaczy, którzy korzystali przez ostatnie lata z naszej terapii. 10% pacjentów rezygnuje ze względu na COVID. Około 30% mamy wzrost liczby pacjentów w terapii uzależnień. Między marcem a listopadem po prostu właściwie
pracujemy na, jesteśmy nad kreską, bo przyjęliśmy więcej pacjentów niż właściwie mamy godzin, ale jakoś tam staramy się to upychać, no bo jest bardzo duże zapotrzebowanie, a mimo to 20% potencjalnych pacjentów jest na liście cały czas rezerwowej. I jeszcze jedna ważna sprawa, bo mamy też program Męskie Branie, który jest ogólnopolską platformą zbierającą osoby, które zajmują się chemseksem, gdzie każde województwo ma swojego lidera i ten lider szuka pomocy dla pacjenta. Na tej stronie męskiebranie.pl jest lista województw i każdy pacjent może wejść w województwo i spróbować znaleźć pomoc w swoim województwie. Natomiast tutaj widzieliśmy tak, że 20-30% w okresie tych ostatnich miesięcy wzrosła nam mobilność na stronie, czyli jakby to jest bardzo duży wzrost jak na właśnie takie dane, jak nam to tłumaczą ludzie, którzy zajmują się stronami i ruchem w internecie. Natomiast jednak feedback jest taki i takie dostajemy wiadomości z całej Polski, co jest no nie dziwi, ale z drugiej strony, bo wiedzieliśmy już, że przed COVID-em było źle, a natomiast teraz ta sytuacja jest taka, że te osoby właściwie, myślę, że w ponad 90% po prostu się odbijają od ściany. Jest brak specjalistów, którzy chcą pomóc pacjentom z problemem. Niechęć po stronie pacjentów i terapeutów też do rozpoczynania terapii online, czyli nie chce się przyjmować nowych pacjentów. Jak ktoś ma przejść z terapii tradycyjnej na online, no to jeszcze okej, ale wziąć nowego pacjenta jeszcze z problemem chemseksu, który jest złożonym problemem interdyscyplinarnym, nie ma takiej chęci. Wykluczenie cyfrowe wielu pacjentów i specjalistów w całej Polsce. I tutaj też napisałam, bo to się po prostu nie ma tygodnia, żeby ten problem się nie pojawiał. To jest brak terapii w języku angielskim i duży brak terapii w ogóle jakiejkolwiek w wielu częściach Polski. No i też jakby meetingi odbywają się tylko interwencyjnie. Dobrze, no i tu już jakby ostatni slajd, więc myślę, że większość rzeczy powiedziałam, które tutaj podsumowuję. Nie ma wątpliwości, że osoby są szczególnie narażone na skutki pandemii. Tak jak powiedziała tutaj moja koleżanka Bogna, efekty i te skutki będziemy jeszcze przez wiele, wiele lat obserwować i właściwie musimy się nastawić na reagowanie na wiele scenariuszy. Brak oferty terapeutycznej, brak specjalistów, problem obarczony ogromną stygmatyzacją. No i niestety żadnego pozytywnego podsumowania mi tutaj się nie udało znaleźć. Jedyne co, to mogę podziękować wszystkim, którzy są na Męskim Braniu za to, że za wszelką cenę, często po prostu w swoich prywatnych godzinach pomagają pacjentom. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to była już ostatnia prezentacja w tej sesji. Bardzo dziękuję wszystkim prelegentkom, zarówno Agnieszce Jasińskiej, jak i Agacie Stoli za przygotowanie wyśmienitych prezentacji. Myślę, że mogłybyśmy jeszcze tutaj dyskutować wspólnie wiele, wiele godzin, ponieważ temat jest zdecydowanie niewyczerpany. Infekcja SARS-CoV-2 i epidemia, jaka spotkała cały świat, pokazuje swoje różne i bardzo często nieprzewidywalne oblicze. W związku z tym coraz częściej będziemy zmagać się z nowymi wyzwaniami, ale myślę, że specjaliści, eksperci, którzy pracują na co dzień z osobami żyjącymi z infekcją HIV, są na tyle zdeterminowani i chętni do wprowadzenia nowych form pracy, nowych form pomocy naszym pacjentom, że możemy powiedzieć, abyśmy mogli spotkać się za rok osobiście i porozmawiać o tym, co nas spotkało, jakie mamy wątpliwości i obserwacje, które mogą posłużyć nam na przyszłość jako bardzo dobra lekcja.
Szanowni Państwo, chciałabym jeszcze nadmienić, że sesja ta była dofinansowana ze środków budżetu województwa mazowieckiego i na zakończenie życzę Państwu i sobie zdrowia, dużo wyrozumiałości, ale też, żebyśmy mogli realizować swoje potrzeby. Jedną chyba z takich podstawowych potrzeb, żebyśmy mogli być razem, żebyśmy byli blisko, a nawet jeżeli dzieli nas odległość, to żeby relacje interpersonalne przez epidemię nie ucierpiały. Bardzo dziękuję. Do widzenia i do zobaczenia.